Krótka historia udomowienia psa. Oczywiście obecnie nie wyobrażamy sobie życia bez tych psów, bez tych czworonogów. Są one takim nieodłącznym elementem człowieka od tak dawna, że można powiedzieć, stały się czymś oczywistym. Tak oczywistym, że nie do końca, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że tak nie było zawsze. Że te psy pojawiły się obok nas, można powiedzieć, stosunkowo niedawno. Ale skąd się wzięły psy? Skąd się wziął ten pies domowy? Przodkami psów są wilki. Psy i wilki rozdzieliły się, tutaj do końca nie wiemy, ale pomiędzy 37 a 41,5 tysiąca lat temu. A pomiędzy 17,5 a 24 tysiące lat temu rozdzieliły się na psy wschodnie i zachodnie. Gdzie do tego doszło? Tu jest na tyle różnych opinii, że śmiało można powiedzieć, nie wiemy. Również te lata, kiedy te wilki i psy się rozdzieliły, nie są do końca pewne. Te znaleziska, odkrycia mogą być niepełne. Ale jak wilki stały się psami? Są dwie opinie. Tak, nawet ograniczając je do dwóch. Pierwsza, że było to celowe działanie ludzi. Że to ludzie specjalnie dążyli do tego, żeby oswoić te wilki, żeby spowodować, że te wilki będą im towarzyszyć, i widzieli w tym cel i po prostu te wilki były powoli oswajane. Druga, może bardziej prawdopodobniejsza, opiera się na tym, że wilki zaczęły zbliżać się do koczowisk ludzi, wtedy myśliwych zbieraczy, i tam zjadały to, co pozostawili ludzie. Że to, co pozostawili ludzie, było po prostu czymś łatwym do zdobycia, czymś, co było o wiele, wiele łatwiej zdobyć niż na przykład polowanie. Ponieważ niektóre z wilków były bardziej tolerancyjne, jeśli chodzi o zbliżanie się do ludzi, to te wilki zbliżały się coraz to bardziej do ludzi. Oczywiście ten proces był długotrwały. Wraz z pokoleniem na pokolenie te wilki na tyle mocno przyzwyczajały się, że można powiedzieć, zaczęły towarzyszyć ludziom, ale nadal były zwierzętami dzikimi. Takie coraz mocniejsze zbliżanie się do ludzi i to, że podążały za ludźmi, spowodowały, że to przyzwyczajenie się było bardzo duże. One już nie wykazywały zachowań agresywnych względem człowieka. One tak mocno uzależniły się już od ludzi, że nie wyobrażały sobie życia z dala od tych ludzi. I tu zaczyna się nasz wpływ. Selekcja, wybieranie odpowiednich egzemplarzy. Te, można powiedzieć, które były niebezpieczne, agresywne, te, które były strachliwe wobec ludzi, były po prostu eliminowane. A te z dużą dozą tolerancji, bardziej posłuszne, te, które w sposób negatywny nie reagowały na człowieka, były pozostawiane. To rozmnażanie i eliminacja egzemplarzy bardziej przydatnych ludziom, nieagresywnych, spowodowała, że w końcu kolejne pokolenia tych wilków, psów zaczęły być bliżej człowieka. Wybierano egzemplarze, które nie sprawiały problemów, które były przyzwyczajane do człowieka i z biegiem czasu, z kolejnymi pokoleniami, te wilki zaczęły być udomawiane. Zaczęły być nasze. Zaczęły być psami. Dla ówczesnych ludzi nie miało sensu dbanie, karmienie zwierząt, które mogły stanowić dla nich zagrożenie, które mogły ugryźć, które się do nas nie zbliżały, które nie zapewniały, można powiedzieć, ochrony przed innymi drapieżnikami, które nie ostrzegały przed innymi drapieżnikami. Wybierano te potrzebne. Te, które można było pogłaskać, można było wykorzystać jako pies pociągowy, te, które odstraszały inne drapieżniki, te, które nas właśnie ostrzegały przed innymi drapieżnikami. Oczywiście to udomowienie spowodowało zmiany w zachowaniu, w psychice, a nawet w budowie psów. Wilków, psów. Tutaj zapraszam na mój materiał na kanał Projekt Ciekawość. Tam są dwa materiały. Czym się różni wilk od psa, czyli te wszystkie różnice w psychice, zachowaniu, w budowie, oraz czym się różni udomowienie od oswojenia. Ponieważ ludzie nie na początku oswoili te psy, ale później je udomowili. Udomowienie, czyli tak mocne wpłynięcie na zwierzę, że dochodzi do zmian w zachowaniu, psychice i budowie. Oswojenie to po prostu
To był ten etap, kiedy te wilki nie reagowały agresywnie na człowieka, nie uciekały, tylko po prostu nas tolerowały. One były po prostu oswojone, ale nadal miały inne zachowania, inną psychikę i były zbudowane jak wilki. Po prostu zaczęliśmy je zmieniać, psy zaczęły też się zmieniać. Pamiętajmy, że udomowienie psa to początek wielkich zmian. Początek wielkich zmian właśnie między innymi w budowie psów. Ponieważ te psy były nam potrzebne do różnych rzeczy. Czy to był pies stróżujący, czy to był pies do stowarzystwa, czy to był pies, który miał tępić szkodniki, czy to miał być pies pociągowy. I w ten sposób zaczęły powstawać przeróżne rasy. Od psów małych do psów olbrzymich. Powoli ten wpływ człowieka, selekcja, odpowiednia hodowla, krzyżowanie spowodowało, że powstało wiele rodzajów psów. W tym te dwa rodzaje, pies wschodni i zachodni. Ale doskonale zdajemy sobie sprawę, że od 1,5-2-kilogramowego pieska do 120-kilogramowego psa obecnie mamy taką rozciągłość. Ponieważ ludzie tak mocno wpływali, tak mocno zmieniali te psy, że tak powstało tak wiele raz. No i nadal powstaje. Oczywiście pies zaczął towarzyszyć człowiekowi na całym świecie. Z biegiem czasu ten pies stał się towarzyszem nie tylko tych ludów wędrownych, ale też rolników. Doszło do rewolucji neolitycznej. Człowiek zaczął uprawiać ziemię i te psy były równie potrzebne. Stały się częścią kultury, stały się nieodłącznymi towarzyszami wszystkich kultur, można śmiało powiedzieć, i powoli z nami były. Tak samo było w Polsce. Od samego początku państwowości polskiej te psy nam towarzyszyły. Wtedy też posiadano różne psy. Od tych małych, można powiedzieć podwórkowych, tych kundelków ostrzegających, obszczekujących wszystkich niechcianych gości, chcianych niekiedy też, poprzez psy myśliwskie, psy obronne, psy, które służyły do walki, czy też psy pasterskie. I oczywiście ta historia jest bardzo długa, no ale dzisiaj mówimy o udomowieniu, ponieważ o historii psów mógłbym mówić bardzo dużo, ale o psach mam inny kanał. Ciekawski jak Polak. Bardzo tam zapraszam. Oczywiście nie tylko psy, czasami też koty, inne zwierzęta, ale głównie psy. O tym opisy poszczególnych psów. Dla kogo te psy? Wady i zalety, porównania i cała masa innych rzeczy. I bardzo na to zapraszam. A na dzisiaj dziękuję. Zapraszam ponownie. Zapraszam właśnie na te pozostałe kanały. Projekt Ciekawość, Ciekawski jak Polak. Linki oczywiście są w opisie. Zapraszam też do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.